Cześć, ja nazywam się Magdalena Millert i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam nieco o problemie wykluczenia przestrzennego, czyli dużej ilości barier, które nas otaczają, a niekoniecznie na nie zwracamy uwagę. Mam nadzieję, że w tym filmie wytłumaczę Wam, jaką rolę odgrywają te bariery w życiu nas i innych ludzi w mieście. Temat wykluczenia przestrzennego warto zacząć od takiej analizy, jak widzimy, postrzegamy przestrzeń, a jak postrzegają ją inni ludzie. I tak, jeżeli zadamy sobie pytania, co widzimy na zdjęciu, no to pewnie powiemy, że ulicę, tramwaj, chodnik, budynki, ktoś może zauważy, jaka to jest ulica, rozpoznają. Ktoś może zauważy, że jest jakiś zachód słońca. Jeżeli zmienimy perspektywę i zastanowimy się, co widzi matka z dzieckiem, no to ta odpowiedź najprawdopodobniej się zmieni. Matka z dzieckiem zauważy, zwłaszcza idąc z tym dzieckiem w wózku, że na przykład nie wejdzie do tego tramwaju swobodnie, bo są w nim schody. Nie przejdzie po chodniku, ponieważ jest to bruk. Tak samo zrobi to osoba na wózku. Tak samo ona na przykład nie wejdzie do lokalu, który jest w parterze, bo na przykład ograniczają ją schody. Grup użytkowników w przestrzeni miasta jest zdecydowanie więcej niż nam się wydaje. A to, jakim jesteśmy użytkownikiem, definiuje często, jak zachowujemy się w przestrzeni. Jeżeli podzielimy sobie wszystkich użytkowników na grupy czy segmenty, to okaże się, że ta część nazwana sprawny użytkownik w sile wieku, który jest zdolny pokonać bariery, jest mniejszością. No bo porównując, jakie mamy te segmenty grupy, to zauważymy, że może być to osoba na wózku inwalidzkim z lub bez opiekuna, ale także osoba z ograniczeniem mobilności, jak chociażby ze złamaną nogą, którym jest ograniczeniem mobilności czasowym. Może być to też para ludzi, która idąc razem idzie wolniej, a zajmuje na przykład więcej miejsca. Może to być nawet osoba idąca z psem, która też zajmuje inną przestrzeń i zachowuje się w tej przestrzeni nieco inaczej. Wykluczenie przestrzenne jest o tyle ciekawym tematem, że są to zarówno takie widoczne ograniczenia, jakim są na przykład bariery architektoniczne, jak i utrudnienia, których nie do końca widzimy, ale które czujemy. To są takie wszystkie bariery przestrzenne, które nas jakoś ograniczają w dotarciu z punktu A do punktu B. Wykluczenie przestrzenne jest elementem wykluczenia społecznego i w zasadzie w badaniach naukowych często mówi się o wykluczeniu społecznym w aspekcie przestrzennym. Jednak samo wykluczenie przestrzenne zawiera w sobie to pojęcie, ale także znacznie więcej. Warto sobie to pojęcie zdefiniować, chociażby przez pryzmat tego, jak na przykład wygląda nasze otoczenie. Jak porusza się po nim jakiś użytkownik, który jest trochę innym użytkownikiem niż właśnie ten sprawna osoba, która łatwo pokona jakiekolwiek bariery. W ten sposób można mówić o tym wykluczeniu, że jest to taki pewien parkour, kiedy wystarczy, że mamy niezbyt wygodne obuwie, mamy albo wózek, albo zakupy i do tego jeszcze jakieś ograniczenie mobilności. Ta wycieczka po naszej przestrzeni, która jest często na przykład wyprawą do sklepu albo na zwykły spacer, staje się ogromną wyprawą. Skale wykluczenia przestrzennego są właściwie szerokie, ale też bardzo wąskie. Dlatego trochę trudno zdefiniować jest to pojęcie, ponieważ to pojęcie zawiera się de facto w takich właśnie różnych skalach. I skala mikro to są takie wszystkie mniejsze elementy, które ograniczają w jakiś bezpośredni sposób nasz dostęp do jakiegoś miejsca. I tak, są to na przykład bariery architektoniczne, czyli na przykład skrzyżowania, które w znaczący sposób utrudniają gdzieś tam poruszanie się. To są na przykład kładki albo przejście podziemne bez win. To są wszystkie przeszkody na drodze, typu wysokie krawężniki, wąskie przejścia. To są niedostosowane przejścia dla pieszych, dla właśnie osób z ograniczeniami mobilności. To są takie, jakby to jest zbiór elementów mniejszych skali, które powoduje ograniczenie w dostępności.
Skala makro to jest ta większa skala, która mówi o całych przestrzennych aspektach tego wykluczenia przestrzennego i w tym aspekcie najczęściej właśnie mówimy o tym wykluczeniu społecznym w aspekcie przestrzennym. I tak właśnie najczęściej, jeżeli wpiszemy sobie o wykluczeniu przestrzennym, znajdziemy takie sformułowania w literaturze i właśnie mówi się o tym, że w takich przestrzeniach koncentrują się marginalizowane grupy społeczne, ale nie tylko, ponieważ jak się okazuje, mogą być to oczywiście getta biedy, czyli takie osiedla, dzielnice często nawet, albo nawet często miasta, które właśnie gdzieś poprzez różne procesy społeczno-ekonomiczno-gospodarcze stały się wyludnione. Natomiast są też takie przestrzenie jak getta dobrobytu i to są na przykład najczęściej takie nowo powstające osiedla w tak zwanych prestiżowych okolicach i często grodzone, które w efekcie w dużym stopniu ograniczają właśnie ruszenie się przez to, że to osiedle jest gdzieś tam grodzone i nie ma dostępu do podstawowych usług w okolicy i załóżmy wychodząc właśnie z punktu A do punktu B, chociaż prawda z okna mamy 30 metrów, to faktycznie musimy pokonać 590 metrów, żeby dostać się do tego punktu. To jakby są właśnie te przestrzenie, które są w jakiś tam sposób wygrodzone. Niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych komunikacja, bariera architektoniczna i brak dostępu do informacji sprawia, że 2,5 miliona obywateli nie może podjąć zatrudnienia. To są twarde dane, które znalazłam na temat skali tego wykluczenia przestrzennego i tym, jak bardzo on oddziałuje na przestrzeń społeczną, można tak powiedzieć, i na to, jaki ma wpływ na tych ludzi. Tego zjawiska można oczywiście doszukiwać się w takich bardzo kluczowych zjawiskach, jak na przykład jest spirala wykluczenia, czyli taki proces pogłębiania się tego zjawiska. Bo jeżeli to jakieś zaczątki tego zjawiska gdzieś zaczynają występować w przestrzeni i następuje brak interwencji przy pojawianiu się tego, no to zjawisko pogłębia się i zaczyna być coraz bardziej dostrzegalne. Jeżeli dalej nie jest podejmowana żadna działalność w tym aspekcie, to wykluczenie po prostu się pogłębia i następuje degradacja zarówno społeczna, jak i przestrzenna. Natomiast, co istotne, trzeba sobie podkreślić, że w moim temacie zajmuję się głównie wykluczeniem przestrzennym w aspekcie miejskim, czyli w środowisku zbudowanym. I środowisko zbudowane, jakim jest miasto, jest po prostu przestrzenią, która jest zaprojektowana. Jest ona zaprojektowana de facto od A do Z. Każdy element gdzieś został w jakimś momencie zaprojektowany, bardziej lub mniej świadomie. W książce Społeczne wytwarzanie przestrzeni Bohdan Jałowecki formułuje miasto jako taki twór, który nie jest tworem natury, lecz takim dziełem na wskroś ludzkim, który jest wytworzony właśnie przez człowieka, zarówno przez wsie, miasta, pola uprawne, fabryki, jak i po takie rzeczy jak infrastruktura, czyli kanały, mosty, drogi, lotniska. No i jeżeli mówimy o tym, że ta przestrzeń, w której żyjemy, jest tworem ludzkim, no to zasadne jest pytanie, w jaki sposób jest ona wytwarzana. No i właśnie to, jak ta przestrzeń jest wytwarzana, może w znaczący sposób pokazać, jak istotne jest budowanie pewnej świadomości wokół tego, jak wytwarzamy tą przestrzeń. Twarde dane na temat tego, jak funkcjonujemy w tych przestrzeniach naszych zaprojektowanych i jak bardzo często tworzymy przestrzenie źle zaprojektowane, może stanowić fakt, że w raporcie dotyczącym polskiej komunikacji okazuje się, że większość projektowanych inwestycji i rozwiązań nie poprawia dostępu, czyli mimo tego, że gdzieś zaczynamy mieć jakąś świadomość tego, że ten problem istnieje, no to jednak nie są podejmowane konkretne działania, aby tą dostępność poprawić. Jak już wspominałam, 2,5 miliona obywateli nie może podjąć zatrudnienia. Co za tym idzie? Stricte to, że ten stan wykluczenia po prostu właśnie się pogłębia i przez to, że te nowe inwestycje nie są dostosowywane, to nie walczymy z tym zjawiskiem i de facto pojawia się właśnie ta spirala tego wykluczenia. I mówiąc o wykluczeniu przestrzennym, warto sobie już na poziomie gdzieś definicji mówić o tym, gdzie ona występuje. Bo ja zajmując się na przykład stricte przestrzenią miast, a właściwie dostępnością przestrzeni publicznych w mieście, zaczynam mówić już językiem takim, jakim moja ekspertka, czyli Agnieszka Labus, powiedziała w trakcie naszego wywiadu. I było to stwierdzenie, że warto o przestrzeni publicznej mówić jako o przestrzeni wspólnej, bo już sam język na pewnym poziomie inkluzywności sprawia,
że właśnie możemy zacząć mówić o tym, że jest to przestrzeń wspólna, jest to przestrzeń, w której wszyscy razem żyjemy. Zawiera się ono w takim paradygmacie prawa do miasta, czyli prawa do dostępu do zasobów, które ma miasto, ale także prawa do zmiany i zmianę w takim znaczeniu, że możemy zmieniać to przestrzeń miasta na takie miasto, w którym chcemy żyć i w którym chcemy funkcjonować. Wolność do tworzenia i przekształcania samych siebie i naszych miast jest jednym z najcenniejszych i jednocześnie najbardziej lekceważonych pośród praw człowieka. O tym mówi David Harvey w swoich książkach i o tym, że miasto zaczyna być takim najważniejszą płaszczyzną, gdzie zaczynamy mówić o takich rzeczach jak prawa człowieka i właśnie dostępność do podstawowych usług. Jeżeli chcemy być jako mieszkańcy gospodarzami swoich miast, realizującymi skutecznie i odpowiedzialnie nasze prawo do miasta, to musimy sobie przyswoić dostępne narzędzia partycypacji w demokracji miejskiej, tu przede wszystkim demokracji przestrzennej. I właśnie jest to bardzo istotne spostrzeżenie, które padło w takim antybezradniku, czyli takim podręczniku, co robić z miastem, żeby móc sprawnie interweniować w działaniach miejskich. I to stwierdzenie padło w tej publikacji i bardzo mnie urzekło, bo stwierdza właściwie to, czego dokładnie u nas brakuje, czyli gdzieś takiej pewnej sprawczości. Ten brak wiedzy, jakich narzędzi możemy używać jako mieszkańcy w tym, żeby te nasze miasta stawały się lepsze, sprawia, że nie bardzo wiemy, co możemy zrobić, jak działać, co możemy, czego możemy wymagać. I tutaj takim narzędziem, które wydawać by się mogło najprostsze, ale chyba też najlepsze, jest właśnie edukacja. Ponieważ edukacja podstawowych narzędzi może sprawić, że też te skutki będą całkiem dobre. Rozwiązaniem problemu wydaje mi się, że właśnie ta edukacja jest. I to jest taka pewna praca u podstaw, czyli to, jak chcemy, żeby ludzie zaczęli działać w tym mieście i co dobrze by było, żeby wiedzieli na temat swojej sprawczości. Wydaje się, że tych prac u podstaw współcześnie można doszukiwać się m.in. w publikacjach na social mediach, w rozmowach z ekspertami, w dyskusjach i tłumaczeniu tego, jak kolejnych narzędzi używać oraz publikowaniu materiałów w sprawie tego, jakie są te narzędzia i właśnie jak ich używać jako takich podręczników. Wiem, że te uczucia i potrzeby oraz cele strategiczne i interesariuszy, z jakimi się kierujemy przy projektowaniu rozwiązań, to są głównie takie mieszane uczucia, czyli głównie poczucie bezradności, ale w tym bardzo duża potrzeba zwiększenia tej świadomości odnośnie dokonywania zmian i także tego, żeby nie być już zagubionym w tych przepisach. Można całkiem sporo zdziałać, dając tylko ludziom konkretne narzędzia i mówiąc im w prosty sposób, co robić, żeby konkretne skutki, konkretne korzyści osiągnąć i jak być sprawczym w tym, co się wydarza w naszym mieście. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że w tym temacie nieco jesteście teraz lepiej zorientowani i zauważycie, jak bardzo nasze otoczenie jest niesprawiedliwie kształtowane i co moglibyśmy zrobić, żeby jednak trochę było lepiej. Dzięki i do zobaczenia.